Akcja zaszczepienia bezdomnych w Radomiu przeciw COVID prowadzona jest po raz pierwszy. Przeprowadzają ją streetworkerzy Caritas diecezji radomskiej. Chodzi o to, aby miały one lepszą odporność, gdy przyjdzie ochłodzenie, a wraz z nim jesień i zima, ale również o łatwiejszy dostęp do noclegowni czy innych placówek pomocowych. Do tej pory udało nam się 2 dawkami zaszczepić 4 osoby. No jest to zadanie o tyle trudne, że osoba bezdomna nie posiada dowodu, więc musimy zaczynać od początku, od zrobienia zdjęć, wyrobienia dowodu, po umówienie, zarejestrowanie w przychodni i potem przypilnowaniu tej drugiej dawki. Jak podaje Kornacka, 95% osób bezdomnych jest uzależniona od alkoholu. To zdecydowanie utrudnia przeprowadzenie całej akcji, ponieważ często nie potrafią oni pozostać trzeźwi, gdy jest termin w przychodni lub czas drugiej dawki szczepionki. Wiadomo, że wymogiem w przychodni jest oprócz schludnego wyglądu też trzeźwość, więc różnie to bywa właśnie jeżeli chodzi o dotrzymanie tych terminów. W domu dla bezdomnych Caritas przy ulicy Zagłoby zaszczepiona jest już ponad połowa mężczyzn i wszystkie kobiety.